Skąd pomysł na autorską galerię pamiątkarską akurat w Międzygórzu? Dlaczego nie Karpacz? Dlaczego nie Szklarska? Tylko akurat Międzygórze, taka miejscowość trochę na końcu szlaku. Jak to się zaczęło? Przeprowadziłem się 4 lata temu do Gniewoszowa, wsi, która jest tutaj w Górach Bystrzyckich. To jest 15 km od samego Międzygórza i nie miałem pojęcia o istnieniu tej miejscowości. Gdy przyjechałem do Międzygórza i zobaczyłem, jak tutaj wygląda miejscowość, że mamy wodospad Wilczki, mamy wejście na Śnieżnik, mamy architekturę tyrolską. Międzygórze też jak powstawało, nazywało się Wolf Elsgrund, czyli Ziemia Wilcza tudzież Wilczy Dół. I poprzez język graficzny mogę nawiązywać tutaj do historii. Wydało mi się to bardzo fajnym pomysłem na otworzenie takiej galerii, bo mamy bardzo dużo elementów, z których możemy czerpać. Widzę dużo w Twoich projektach takich motywów zwierzęcych, przyrodniczych, ale też mam wrażenie, że nie ma tu żadnej przypadkowości, że to wszystko jest zakotwiczone bardzo mocno w lokalnej specyfice. Mam wrażenie, że to są takie odważne projekty, bo nie wszystko chyba tak było oczywiste i tak mocno funkcjonuje w świadomości nawet tych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj od dawna. Zauważyłem, że jest wielki potencjał na to, aby móc nawiązywać tutaj do historii. Bo mamy wilka, czyli Wolf Elsgrund, mamy przełęcz Puchaczówkę, czyli sowę, mamy kletno, czyli niedźwiedzia, bo tam jest jaskinia niedźwiedzia oczywiście. Mamy śnieżnika, na który możemy łączyć go z tymi kozicami górskimi, które występują tylko tutaj i w Tatrach, w Polsce. Więc mamy 4 zwierzaki, na których możemy opierać tutaj taką wizualizację, że tak powiem, regionalną. Mamy zabudowę tą tyrolską i to jest ewenement na skalę Polski. W internecie można znaleźć taki jakby herb Międzygórza, to widziałem i był proporczyk i jakieś naszywki, taki wizerunek jelenia. U Ciebie nie widziałem symbolu jelenia, czy Ty jakoś dystansujesz się od tego, z czego to wynika? Herb Międzygórza, który możemy spotkać na niektórych pamiątkach, szczególnie na proporczykach stworzonych w latach PRL-u, został stworzony w Warszawie prawdopodobnie. Międzygórze nigdy wcześniej nie miało herbu, bo jest wsią. Wsiom nigdy nie były nadawane herby, to jest przede wszystkim. Więc on został sztucznie wymyślony, sztucznie nam zaproponowany. Ja się od tego odżegnuję tylko i wyłącznie dlatego, że chcę nawiązywać do historii, która tutaj się działa, do rzeczy, które tutaj istnieją, tak? Albo istniały. I to jest dla mnie największa siła, bo to jest regionalizm, tak? I czerpiemy z regionalizmów po to, żebyście mogli sobie kupić pamiątki, które są stąd tworzone dla tego miejsca i tworzone tutaj także. Więc to jest nasz cel. Widzę, że dla Ciebie bardzo ważna jest zgodność historyczna i taka spójność tożsamościowa z tym konkretnie terenem w odniesieniu do pamiątek, które tu wytwarzasz. Tu nie ma jakichś takich w tej galerii czystych wytworów Twojej wyobraźni, prawda? To wszystko zakotwiczone jest tutaj w lokalnej specyfice tego miejsca. No na tym polega pamiątkarstwo moim zdaniem, że musimy odnosić się do regionalizmów, do miejsca, w którym jesteśmy, tak? W którym akurat prowadzimy taki sklep, tudzież galerię. Bo wtedy jesteśmy prawdziwi, tak? Nie wymyślamy, nie udajemy. Jeżeli mamy z czego czerpać, to czerpiemy garściami. Międzygórze akurat takie jest i tutaj nie mamy żadnego problemu z czerpaniem z tego miejsca, bo tu można praktycznie wiadrami czerpać. Nie? Mamy tyrolski, tudzież alpejski, mamy ten Wolf Elsgrund, który był. Mamy przełęcz Puchaczówkę, czyli możemy nawiązywać do tej sowy. Mamy kletno, czyli jaskinię niedźwiedzią, czyli możemy nawiązywać do niedźwiedzia. Mamy tutaj taki zasób, że nie ma sensu, moim zdaniem, wymyślanie czegoś sztucznie, bo po co? Jak to się stało, że tu się pojawił taki styl tyrolski? To jest jedyna chyba w Polsce miejscowość, gdzie możemy taki kawałek Alp w Sudetach zobaczyć, prawda? Od czego to się w ogóle zaczęło, powiedz? Wszystko, moim zdaniem, zaczęło się od Marianny Orańskiej, królowej holenderskiej, która po rozwodzie ze swoim mężem miała zakaz wyjazdu w Alpy. I ona sobie po prostu stworzyła własne Alpy w Międzygórzu. Rozpoczęła, czy zapoczątkowała styl tyrolski tutaj. Ona też kazała zrobić mostek nad wodospadem Wilczki, po którym obecnie możemy się przejść. I ona także pozwoliła na wybudowanie schroniska na Śnieżniku, który się nazywa Szwajcarka. To moim zdaniem były początki. Wystarczy się przejść teraz po Międzygórzu, tak, i zobaczyć, jak ono wygląda. I ludzie, którzy przyjeżdżają tu raz, zakochują się w Międzygórzu i wracają cały czas. Jest to coś. Mamy ten magnes tak zwany potocznie, który przyciąga ludzi. Nie masz wrażenia, że tu przyjeżdża taki trochę inny typ turysty? Tu jest taki trochę specyficzny klimat w Międzygórzu pod tym względem. Tutaj są turyści, którzy przyjeżdżają w góry. Stricte w góry.
I to jest miejsce wypadowe. Tutaj nie widzimy ludzi, którzy siedzą i od rana piją, że tak powiem, browara sobie pod knajpą, tylko oni są wszyscy w górach, tak? Nie ma tak zwanej cebuli. Tu jeżeli się telefon zgubi, to przeważnie się znajdzie, gdzieś zostanie odniesiony albo do sklepu, do pani Basi, albo do pizzerii, albo do Marianny, albo nawet i do mnie. Przyjeżdżają osoby z małymi dziećmi, bo jest naprawdę cicho, spokojnie. Nie ma tych tłumów wielkich. Na twoich pocztówkach, które jak myślę zdobywają coraz większą popularność, pojawiają się konkretne motywy związane tutaj z Międzygórzem i z najbliższymi okolicami. Gdybyś mógł tak pokrótce opowiedzieć po kolei o tych najpopularniejszych wzorach. Zacznę od pocztówki, która jest najczęściej kupowana. Jest to pocztówka z budynkiem, który jest na wjeździe do Międzygórza. Jest to budynek w stylu właśnie szwajcarskim, tyrolskim. Jest to pierwszy budynek w zabudowie tyrolskiej, który mijamy i który jest jednym z najciekawszych budynków, jeżeli chodzi o architekturę w Międzygórzu. I moim zdaniem jest warty uwiecznienia, tak? Więc to był pierwszy projekt, który się pojawił. Drugą pocztówką, która powstała, była pocztówka Sanktuarium Marii Śnieżnej. Jest to kult, który znany jest w Polsce i za granicą. Mamy też pocztówkę z kawiarnią Marianną, jest to moim zdaniem kultowe miejsce w Międzygórzu, świetna kawiarnia, fajni ludzie ją prowadzą, bardzo fajna atmosfera. Schronisko na Śnieżniku oczywiście, jedno z ciekawszych miejsc też moim zdaniem tutaj w regionie. Zapraszamy serdecznie też do schroniska. Powstała pocztówka Wodospad Wilczki, jest to moja emanacja oczywiście wodospadu. Masz też całkiem sporo wzorów koszulek, t-shirtów. Widzę, że one są chętnie kupowane, bo będąc na schronisku pod Śnieżnikiem, no widzę po prostu ludzi, którzy chodzą w tych twoich koszulkach. Powiedz, które wzory najchętniej się sprzedają i jakbyś mógł tak pokrótce opowiedzieć, co kierowało tobą przy tworzeniu tych projektów? Najczęściej kupowanym t-shirtem jest Międzygórze Mawilczą Naturę, jest to t-shirt z wilkiem. Tutaj nawiązujemy oczywiście do regionalizmu, czyli do dawnej nazwy, która funkcjonowała tutaj przed wojną. Drugim t-shirtem, który jest najczęściej kupowanym, jest to t-shirt Międzygórze na okrągło. Tutaj możemy zauważyć Kościół Ewangelicki, który jest na górce, główną ulicę Międzygórza. Także mamy kolejny regionalizm. Tak? Mamy projekt zaprojektowany stricte dla tego miejsca i który nie może funkcjonować w żadnym innym miejscu, bo właśnie charakterystyka Międzygórza od razu jest tutaj zauważalna. Widzę, że masz też fajne torby ekologiczne. Tutaj podobne wzory jak na koszulkach. Staramy się promować ekologiczny sposób życia, pojmowania świata, więc pojawiają się też torby ekologiczne, bawełniane, na których widnieją regionalizmy, także można sobie wybrać, czy chcemy kupić t-shirt, czy chcemy kupić torbę jako pamiątkę. Chętnie kupowane są też magnesy nasze ceramiczne, które sami wyrabiamy, sami projektujemy. One są ceramiczne, szkliwione, więc też tutaj zahaczamy o ekologię, staramy się mieć te materiały cały czas naturalne. Ten magnes, który trzymam w ręce, został właśnie zainspirowany budynkiem Gigant. Gigancie okna na parterze koło recepcji właśnie mają takie wykończenie. Ja się tym zainspirowałem, żeby taki detal architektoniczny przenieść na gadżet, jakim jest magnes. Mamy także magnesy, które są z wilkiem oczywiście, nawiązując do tej starszej nazwy. Oczywiście są zawieszki do kluczy, żakardowe, też z nitki po prostu robione. W galerii możemy zakupić rzeczy, które są projektowane przez nas. Wyrabiane są też przez ludzi, którzy tutaj mieszkają. Sami wyrabiamy takie magnesy właśnie ceramiczne, dbając o ekologię, bo są tworzone z naturalnych materiałów, nie chcemy mieć plastiku. Mamy też ceramikę, która jest wyrabiana tutaj przez lokalną artystkę Justynę Kochanowską. Sama je wytwarza, wypala w piecu, szkliwie oczywiście, jest to wszystko robione wedle przyjętego kanonu. Jeżeli chcecie kupić pamiątki, które są regionalne i są tworzone przez ludzi stąd, zapraszamy do galerii w Międzygórzu, galerii Kotlina, galerii pamiątkarskiej, w której pamiątki podnosimy do rangi sztuki.